Pradzie Lato, czyli Turyn i Vancouver. Najlepszy jego start na igrzyskach to piąte miejsce podczas rywalizacji w Lillehammer w 1994 roku na normalnej skoczni. Noriaki Kasai, popatrzmy, drugi skok, w pierwszym tylko 123,5 metra, ale teraz pięknie i daleko wyszypuje Japończyk. Brawo, Noriaki Kasai, 133 metry, najdłuższy skok serii finałowej. Rerui Shimizu patrzy z podziwem, bowiem Noriaki Kasai teraz stanie w miejscu przeznaczonym dla lidera. O 16,2 punktu wyprzedził Shimizu Kasai. Pan mówi, może trochę mówić o pechu, bo w pierwszym swoim skoku skakał w nieco trudniejszych warunkach. Zresztą w podobnych skakał także Peter Prewc, no i będąc w znakomitej formie, nie prowadzi po pierwszej serii tych zawodów.